Zasadniczo to cześć. Oj, chyba mikrofon nie działa, bo tam z tyłu nikt nie odpowiedział. Jeszcze raz, cześć! Super, wszyscy mnie słyszą, ekstra. Ja nazywam się Jan Fawr i tak jak mój przedmówca powiedział, prowadzę bloga Stay Fly, Zostaj na Haju. Bloga o życiu w mieście. Czy ktoś go kojarzy, ręka do góry? Okej, dwie osoby kojarzą, więc dla 490 osób pozostałych. Prowadzę bloga o życiu w mieście, czyli o tym, o czym rozmawiają ze sobą ludzie, kiedy idą w piątek na piwo. Czyli o filmie, o muzyce, o sprawach damsko-męskich, o jedzeniu i o aktualnych wydarzeniach. I prowadzę bloga od października 2011 roku. Natomiast od czerwca 2014 roku jest to moje jedyne źródło dochodu, jedyne i główne. I zakładałem bloga właśnie z tą myślą, żeby zrobić sobie pracę z hobby i zamienić swoją zajawkę w sposób na życie. Bo zawsze lubiłem bawić się słowem, lubiłem pisać, lubiłem bawić się literkami i to było moim marzeniem, żeby móc robić tylko to, żeby nie musieć chodzić do pracy na etacie i móc się zajmować tym w pełni. I w momencie, kiedy miałem już jakieś grono odbiorców, zastanawiałem się, jak to jest, że jedni blogerzy mają współpracę reklamową, a drudzy nie. Od czego to zależy? I stąd właśnie tytuł tej prezentacji. Zasadniczo jest wiele sposobów zarabiania na blogu, zarówno poprzez linki afiliacyjne, poprzez sprzedaż własnych produktów, poprzez prowadzenie szkoleń lub też traktowanie bloga jako portfolio swoich usług. I w jakichś tych sposobach jest również współpraca z markami odgórna, czyli że to marka przychodzi do blogera. I zdecydowanie nie jest to najlepszy model zarabiania na blogu. Zdecydowanie jest lepszy choćby ten, który stosuje Konrad Kruszkowski, czyli że ma gotową koncepcję działań na kilkumiesięczną akcję i to on przychodzi do marki z gotowym projektem. No tyle, żeby dojść do tego poziomu, trzeba nabrać pewnej świadomości i przejść drogę, która właśnie wiedzie przez tę współpracę odgórne z markami. I zanim odpowiemy sobie na pytanie, czemu nie zarabiasz, mimo że ludzie cię czytają, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co decyduje o tym, czy dostajesz akcje reklamowe, czy nie. Czy jest to zasięg? No na szczęście nie jest to zasięg i nie jest tak, że po przekroczeniu jakiejś magicznej liczby unikalnych użytkowników te oferty palą strumieniami, drzwiami, oknami. I na szczęście nie jest tak, bo gdyby tak było, to bardzo prawdopodobne, że blogosfera zamieniłaby się w ludzi, którzy przebierają swoje zwierzęta za owady i napastują inne osoby nocą, a potem opisują to na blogu, bo mówią, że to jest śmieszny żart, który się nazywa prankiem. Albo pisaliby tylko i wyłącznie teksty pod kliki, typu katolicy jej nienawidzą, znalazła sposób, jak uprawiać seks bez utraty dziewictwa, zobacz memy. I tekst byłby rozbity na 15 odsłon, żeby nabić zasięg. Więc na szczęście nie zależy to od tego. I czy zależy to od jakości treści? No w tym przypadku niestety nie. Nie jest tak, że tylko blogerzy, którzy wiedzą, czym różni się przynajmniej od bynajmniej, dostają współpracę reklamową. I w dużej mierze przygotowywałem tę prezentację właśnie z myślą o nich, o osobach, które robią wartościowe, merytoryczne treści, które pomagają ludziom i odpowiadają na jakieś potrzeby czytelników, a nie zarabiają. Właśnie po to, żeby zmienić ten stan rzeczy i żeby mogły tylko i wyłącznie zająć się blogowaniem, bo wiem, o ile polepszyły się moje teksty i ile zyskały na tym, gdy już nie musiałem pracować na etacie, robić dodatkowych zleceń czy brać jakichś fuch, tylko mogłem się w pełni skupić na blogowaniu. Okej, okay. czy dostajesz współpracę reklamową zależy od dobrego pozycjonowania? No to wydawałoby się tak intuicyjnie naturalne, że jeśli prowadzisz bloga o stylu życia, czyli o niczym i jesteś pierwszy na hasło lifestyle blog w Google'ach, to ludzie do ciebie piszą. No tyle, że tak nie dochodzi do współpracy, tak nie są szukane blogi do współpracy. De facto cała sprawa sprowadza się do tego, czy osoba decyzyjna wie o twoim istnieniu. I to jest jakby klucz całej sprawy i mógłbym teraz zakończyć tę prezentację.
No i są dwie sytuacje, że osoba decyzyjna wie o twoim istnieniu, bo jesteś w mediach i klient sam o ciebie prosi. Czyli no, pokrótce w ogóle, jak dochodzi do współpracy z markami. Jest dział marketingu danej marki, tam jest junior brand manager, no i on rozdziela budżet na dany rok. I ustala, że 95% budżetu pójdzie na ulotki, bo to jest najlepsza forma promocji, a 5% pójdzie na internet, bo podobno to jest modne i coś się tam dzieje, z czego jeden promil pójdzie na działania w blogosferze. No i kiedy są, już jest ustalony ten budżet, zaprasza agencję do przetargu po to, żeby one mogły ich obsługiwać. Albo całościowo, czyli outdoor, indoor, ambienty, właśnie internet, albo tylko właśnie pod kątem sieci. No i w momencie, kiedy taka agencja wygra przetarg, potem zaprasza blogerów, czy też cyfrowych opiniotwórców do współpracy. No i w momencie, kiedy klient, czyli ten junior brand manager, wie, że ty istniejesz, wie, że jesteś spoko i sam chce, żebyś był ambasadorem jego marki, no to jesteś zdecydowanie na wygranej pozycji. I na niej jest Michał Szafrański z bloga Jak oszczędzać pieniądze, czy Tamara Gonzalez-Perea z bloga Macadamian Girl. I celowo podaję ich przykłady, bo jest takie przekonanie, żeby dostać się do mediów, to potrzeba naprawdę wiele czasu, a de facto oni bardzo szybko się tam znaleźli, bo już nawet po niecałym roku działalności pojawiali się w radiu, w telewizji, w prasie. No więc jest to jak najbardziej do zrobienia. Ale większość... Przepraszam, ale mi klikacz zamula. No. Większość blogerów jest w drugiej sytuacji, czyli że nie jest w mediach i agencja reklamowa, czyli ten Digital Influencer Relationships Manager, Junior Brand Managerowi cię rekomenduje i mówi, że jesteś spoko gościem i się do tego nadajesz i robisz dobrą robotę. No i to jest trudniejsze, bo klient albo może mu uwierzyć, albo nie. Ale żeby ta osoba z agencji mogła cię zarekomendować klientowi, no to musi wiedzieć o tym, że ty w ogóle istniejesz. A czemu nie wie, że istniejesz? No bo nie pojawiasz się na konferencjach i spotkaniach branżowych. Teoretycznie wydaje się, że wszyscy jesteśmy w sieci i że załóżmy, można wpisać blog męski i tam wyskoczy mu blog, jeśli jesteś szafiarzem twój. No ale tak właśnie nie szuka się blogerów do współpracy i to nie idzie tą drogą. Nie do przecenienia są relacje osobiste, bo we współpracy na blogach chodzi właśnie o współpracę, czyli że dwie osoby ze sobą współpracują. No a zdecydowanie łatwiej jest współpracować, kiedy one się znają, potrafią się ze sobą komunikować i jest między nimi jakaś nić porozumienia. Gdybym ja był osobą z agencji, również wolałbym współpracować z kimś, kogo widziałem, wiem jak wygląda, rozmawiałem z nim, jestem się z nim w stanie dogadać, niż z kimś, kto jest dla mnie anonimowy, totalnie z sieci. No i właśnie, czemu warto się pojawiać na social media czwartkach, na tych klubach, czy na Blog Conference Poznań? Bo poznajesz marketerów i ludzi z agencji i oni wiedzą, że oprócz tego, że prowadzisz spoko bloga, gdzie jakby masz dobre treści, szeroki zasięg i zaangażowanych czytelników, no to oprócz tego jesteś zrównoważony psychicznie, emocjonalnie i da się z tobą porozmawiać, dogadać. I jeśli... Przepraszam za te pauzy, ale jakby sprawy sprzętowe. Jeśli nie pojawiasz się na konferencjach, to też nie poznajesz innych blogerów. I to również jest istotne, bo często mam taką sytuację, że ktoś z agencji pisze do mnie w sprawie współpracy. No i powiedzmy, że jest to produkt, który mi nie odpowiada, albo którego nie używam. Powiedzmy, wódka czysta, bo wódki zupełnie nie piję. No to mówię, że ja nie wezmę udziału w takiej akcji, ale zawsze się zastanawiam, kogo znam z innych blogerów i kto by do tego pasował. I kto by to zrobił dobrze. No i piszę, że sorry, ja niestety nie dam rady, ale ta i ta osoba jest godna zaufania i ci ją rekomenduję. I często też, kiedy ja sam biorę udział w jakiejś akcji, osoba z agencji pyta mnie, kogo jeszcze mógłbym do tego polecić, kto się do tego nadaje, kto jest dobry. No i również zastanawiam się, kogo znam i kto do tego pasuje. I no, nie do pierwszej istotnej współpracy reklamowej za większą kasę poleciła Monika Kamińska.
I w momencie, kiedy ona się odbyła, jakby ta agencja była zadowolona z tego i potem już się odzywała do mnie regularnie. Także no, jakby siła rekomendacji jest nie do przecenienia. I w momencie, kiedy już osoba decyzyjna wie, że ktoś taki jak ty jest, to co możecie zastopować na tej drodze do współpracy? No to, że nie masz zakładki współpraca. Niestety wciąż jest to na bardzo wielu blogach. To jest mniej więcej tak, jakbyś hodował ogórki, otworzył warzywniaka, bo chciał je sprzedawać, ale nie dał wywieszki, kiedy ten warzywniak jest otwarty. No i ludzie przychodzą i nie wiedzą, czy oni mogą kupić te ogórki, czy nie, czy w ogóle chcesz je sprzedawać, czy może wolisz sobie je sam obrać i zrobić z nich mizerię. Więc no, to jakby jest brak profesjonalizmu. I co w takiej zakładce współpraca powinno się znaleźć, żeby ona była dobra? Przede wszystkim informacja o blogu i o tobie. To już nawet nie ze względu, żeby ta osoba z agencji czegoś się o tobie dowiedziała, ale żeby mogła właśnie to wkleić do prezentacji dla klienta, czyli dla tego junior brand managera. Drugą istotną kwestią jest informacja o czytelnikach, bo na czym w ogóle polega współpraca z markami? No, na tym, że marka za pośrednictwem twojego bloga chce dotrzeć do twoich czytelników. Ale nie chcę dotrzeć do kogokolwiek, no bo bez sensu byłoby ludziom w wieku gimnazjalnym reklamować wózki czy sukienki ciążowe. I tak samo bez sensu byłoby znikający atrament do robienia sobie jaj na lekcjach polecać wśród osób 25+, którym już udało się skończyć to gimnazjum. No więc istotne jest, żebyś ty wiedział, kim są twoi czytelnicy i mógł to powiedzieć marce. Dlatego warto robić badania czytelników i określać, kto cię de facto czyta. I w zakładce współpraca trzeba mieć aktualne statystyki i to jest jakby kwestia też nie do przecenienia. Bo jak to pięknie powiedział Jacek Walkiewicz na jednym ze swoich wystąpień, zasadniczo marketing, branża reklamowa działa w trybie pożar w burdelu i tam wszystko jest na już, tam wszystko jest potrzebne na teraz. I nikt za bardzo nie ma czasu, żeby pisać do ciebie, czy ty mu łaskawie wyślesz statystyki, ty mu wyślesz po 3 dniach albo po 4, bo nie sprawdziłeś maila i on dostanie to za tydzień. No zasadniczo jest tak, że do agencji brief przychodzi o godzinie 10, a o godzinie 14 trzeba już odesłać gotową propozycję współpracy, łącznie z wymienieniem blogerów, tego co się będzie działo i potencjalnym zasięgiem. Więc osoba, która chce z tobą współpracować, musi mieć tą daną na już, nie na za tydzień, tylko na w tym momencie. Dlatego no, aktualne statystyki warto publikować w tej zakładce współpraca i zupełnie nie rozumiem osób, które tego nie robią, no bo mam wrażenie, jakby dla niektórych to był, nie wiem, jakiś powód do wstydu, że oni mają 21 tysięcy unikalnych, a ich koleżanka, która przy o tym samym ma 22 tysiące. No to przecież nie jest żaden powód do wstydu, a zdecydowanie ułatwia komunikację. I też warto wymienić możliwe formy współpracy, bo jeśli zakładasz sobie, że nie robisz u siebie na blogu konkursów albo nie bierzesz udziału w akcjach wyjazdowych, bo akurat urodziło ci małe dziecko i cały czas jesteś w domu, no to w momencie, kiedy napiszesz, że powiedzmy robisz recenzję produktu, testy, teksty kontekstowe, ale nie robisz konkursów ani nie wyjeżdżasz, to jakby obu stronom ułatwiasz komunikację i skracasz czas, bo ani osoba z agencji do ciebie nie pisze i ci nie zawraca głowy, ani ty nie tracisz czasu na odpisywanie jej. I tak samo jest z podawaniem ceny. Warto napisać, od jakiej kwoty w ogóle zaczynasz współpracę, żeby nie tracić sobie czasu. Bo jeśli przyjąłeś, że zaczynasz cokolwiek robić od 2000 zł, a ktoś ma akurat w budżecie tylko 1000 na ciebie, no to również oszczędzacie sobie czas. I tę prezentację kieruję głównie do osób, które jeszcze w ogóle nie współpracowały, bo miały tych akcji jedną lub dwie, ale w momencie, kiedy one się pojawiają i już ileś ich tam jest, również w zakładce współpracy warto się nimi pochwalić, bo to pokazuje, co zrobiliście wcześniej, na co reklamodawca może liczyć, no i jak to po prostu wygląda. No i oczywiście trzeba też mieć kontakt, jeśli we własnej domenie to super, jeśli na Gmailu to wciąż spoko. A jeśli macie maila na O2, to najprawdopodobniej 3/4 propozycji współpracy w ogóle nie widzicie, bo wam lądują w spamie i nie macie pojęcia o ich istnieniu. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak powinny... O Boże.
wyglądać dobre zakładki współpraca, to zajrzyjcie do Michała Kędziory z bloga Mr. Vintage albo Pawła Obydo z bloga o zaskakującej nazwie Paweł Obydo. Oni mają bardzo rozbudowane i profesjonalne zakładki współpraca. Natomiast nieco prostsze, ale wciąż zawierające wszystkie istotne informacje ma Monika Kamińska z Black Dresses i Matylda Kozakiewicz z bloga Secreta, więc u nich możecie podejrzeć, jak to powinno wyglądać. I przechodząc dalej, kontynuując wątek komunikacji, rzeczą, która stopujecie przed współpracami, jest właśnie odpisywanie na maile po tygodniu. Bo zasadniczo to, jak komunikujesz się w tej pierwszej fazie kontaktu, dużo rzutuje na to, jak będzie wyglądać współpraca z tobą. Zasadniczo w akcjach na bloga Jegino, w ogóle w całej reklamie, wiele rzeczy zmienia się na bieżąco, koncepcje ulegają przeobrażeniom. I jeśli to odpisujesz na maile raz w tygodniu, no to jeśli ktoś pisze do ciebie z zapytaniem, a ty mu odpiszesz po tygodniu, to najprawdopodobniej ta współpraca już w ogóle dawno doszła do skutku. No ale to, czy odpisujesz w ciągu 24 godzin, czy nie, pokazuje też, jaki będzie z tobą kontakt. I no ja, będąc osobą z agencji, zdecydowanie wolałbym współpracować z kimś, kto odpisuje na bieżąco i z kim komunikacja jest łatwa, bo w momencie, kiedy coś się zmieni, a ta osoba jakby nie będzie z nią kontaktu, no to prawdopodobnie dostałbym zawału, jakby musiał. I tu przechodzimy do tego, czym w ogóle jest współpraca na blogach z markami. No, de facto polega to na tym, że ty jesteś opiniotwórcą, jakimś liderem opinii wśród swoich odbiorców, czyli swoich czytelników. I marka za pośrednictwem ciebie rekomenduje jakiś produkt, do którego masz przekonanie i go używasz, twoim odbiorcom. Więc żebyś mógł komuś coś polecić, to ci ludzie muszą mieć zaufanie co do ciebie i no, musisz dla nich być tym autorytetem. A trudno, żebyś był dla nich autorytetem w momencie, kiedy ani nie wiedzą, jak wyglądasz, ani nie wiedzą, jak się nazywasz, tylko jesteś jakimś zabandażowanym kolesiem bez twarzy, o którym nikt nic nie wie. I kontynuując ten wątek, no, trudno, żebyś rekomendował jakiś produkt komuś, jeśli w ogóle w żadnej twojej komunikacji to się nie pojawia. No, jeśli nie piszesz o jabłkach, to jak Apple ma przyjść do ciebie ze współpracą? Jeśli, bardzo nie lubię tego słowa, ale nie wiadomo, jaki jest twój styl życia, no to jak można wpleść jakąś markę, która by do niego pasowała? Jeśli ani na Instagramie, ani na fanpage'u, ani na blogu, ani na Snapchacie nie pokazujesz ani produktów, których używasz, ani usług, z których korzystasz, ani miejsc, w których bywasz, no to w momencie, kiedy nagle pojawi się u ciebie współpraca reklamowa z lokowaniem jakiegoś produktu, no to będzie to wyglądało jak Janusz Palikot na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy na prezydenta. I tu przechodzimy do części prezentacji pod tytułem Nie zarabiasz, bo nie trzeba ci płacić. Jakiś czas temu razem z kilkoma blogerami braliśmy udział w akcji promującej słone przekąski, które wchodziły na rynek. Naszym zadaniem było stworzenie tekstu kontekstowego, pokazanie produktu na fanpage'u i na Instagramie. I każde z tych działań wyceniliśmy, zarówno blog, zarówno Instagram, jak i fanpage. I jakby po części współpracy z nami, czyli z blogerami płatnymi, marka za pośrednictwem agencji zorganizowała tak zwaną wysyłkę darów losu, żeby jeszcze nabić zasięg. No co jest dość zrozumiałe, bo jeśli ja bym miał swoje przedsiębiorstwo, to również starałbym się uzyskać promocję jak najniższym kosztem. Jedna z blogerek, która miała i wciąż ma 10-krotnie większy zasięg niż ja na każdym możliwym kanale, dostała ten produkt w ramach tych darów losu i no, to był zajebisty produkt, ale on kosztował 3,50. No i ona tak się podnieciła, że dostała coś za 3,50, że opublikowała to i na Instagramie, i na fanpage'u. No i teraz co sobie pomyślała marka? Czy pomyślała sobie, wow, ona jest taka super, zrobiła za darmo to, za co inni biorą pieniądze. Teraz będziemy już tylko i wyłącznie płacić za akcję? No nie, no pomyślała, że super, że ona to zrobiła za darmo, więc następnym razem też jej coś wyślą za darmo. A co pomyślała agencja? Wow, ona jest taka super, zrobiła za darmo to, za co inni biorą pieniądze, teraz będziemy jej dawać tylko i wyłącznie płatne akcje z innymi markami? No nie, no pomyśleli, że teraz wyślą jej dary losu od wszystkich swoich pozostałych klientów, bo nie trzeba jej płacić. No więc zasadniczo, jeśli nie wymagasz, żeby ci płacono, to ci nie płacą. Podobnie jest z zapraszaniem na imprezy marek.
początkujący blogerzy, kiedy dostają zaproszenie na jakąś imprezę związaną z marką, myślą, że chwycili Pana Boga za nogi, bo tam będzie darmowy alkohol. No ale to nie jest tak, że ta marka Cię zaprasza, bo jesteś super ekstra ziomkiem i strasznie Cię lubi. Znaczy no możliwe, że jesteś super ekstra ziomkiem i Cię lubi, ale zaprasza Cię dlatego, że właśnie jesteś liderem opinii w swoim środowisku. No i po pierwsze chcę użyć Twojego wizerunku, bo będzie stamtąd i relacja pewnie na fejsie, i zdjęcia pojawią się w gazetach, na portalach, w innych mediach, no bo po to robi tą imprezę, żeby potem się nią pochwalić. No i liczę, że Ty stamtąd zrobisz też relacje w swoich mediach społecznościowych i pokażesz swoim odbiorcom ten produkt, gdzie tam byłeś. No więc, jeśli powiedzmy, poszedłeś na taką imprezę Bolsa i potem przez tydzień lata na fejsie jakby zdjęcia z logiem Bolsa, z Twoją facjatą, no to no nie dziw się, że Smirnoff do Ciebie nie pisze. Jeśli Ty już oddałeś swój wizerunek innej marce, również opublikowałeś treści z nią w swoich kanałach. A jakby no, chodzenie na imprezy marek i robienie stamtąd relacji w mediach społecznościowych, czy później na blogu, no to jest normalne działanie, które się wycenia i za które marki płacą. I w takiej sytuacji po prostu wystarczy odpisać, że pojawiasz się na takich wydarzeniach tylko i wyłącznie w ramach współpracy komercyjnej i podajesz kwotę i tyle. No i to głównie do blogerek modowych i urodowych. Zasadniczo, jeśli zgadzasz się na barter, czyli na wynagrodzenie w postaci produktów, no to jest bardzo niewielki, czy wręcz zerowy koszt dla marki i jakby no, jak najbardziej jest im to na rękę. Więc jeśli nie oczekujesz wynagrodzenia za swoją pracę, no to również nikt nie będzie Cię zmuszał do tego, żebyś przyjął pieniądze. To jest mega istotna kwestia. Jeśli raz doszło do współpracy z jakąś agencją lub marką, a w trakcie niej spektakularnie dałeś ciała, czyli zawaliłeś wszystkie możliwe terminy, albo właśnie poszedłeś na imprezę danej marki, nie daj Boże, się tam upiłeś, bądź no, zrobiłeś coś, od czego ta osoba z agencji osiwiała, no to jest dość oczywiste, że już ta marka nie będzie z Tobą współpracować. I ta agencja nie będzie z Tobą współpracować, a to nie jest tak, że jedna agencja obsługuje tylko i wyłącznie jedną markę, bo jedna agencja obsługuje kilka marek. No i z pewnością nie będzie ryzykować, że weźmie Cię drugi raz do współpracy i drugi raz zrobisz coś, po czym wszyscy dostają zawału. No więc to jest bardzo istotne, żeby jednak robić dobrą robotę. I podsumowując to wszystko, co mówiłem do tej pory, żeby zarabiać na blogu, trzeba robić trzy rzeczy. Po pierwsze blogować, po drugie poznawać ludzi, po trzecie robić dobrą robotę. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Było mi bardzo miło.